Hej, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Ja jestem Shio, a to jest kolejny odcinek naszej serii Fallout New Vegas. Ja już wychodzę z tego miejsca, z tego naszego, jakby to ująć, kasyna, w którym mieszkamy. Hey, you there. I have a message for you. It's from Ambassador Crocker. Very important. Here you go. Kimkolwiek jest Ambassador Crocker, no to się dowiemy. Lily, czy już idziecie ze mną, czy nie? Halo? Chodź ze mną, jest coś takiego? Ej, za mną. Fajnie. Rex? Ty też, dobra, chodźcie. Chodźcie, przyjaciele, idziecie ze mną? Idziecie, na szczęście. Fajnie. Hazardzistka, hazardzista. What the hell? Aha, dobra, okej. Już było widać, kto to jest. A ty kim jesteś? Ha, so the Garrett sent you to track me down. What a joke. Aha. Czy to jest McCaffery? Dobra, zabijemy go. I'd rather not waste the ammo, kid, but if you insist, draw. Zapomniałem zrobić zapisu. Damn, zabij go. No nie będę chyba musiał się szczególnie jakoś... Ej, stop, stop, stop. Komu jak komu, ale mi nie uciekniesz. Frajerze, dobra. Rozwaliliśmy go na szczęście. Mam nadzieję, że nas ścigać za to nie będą. Zabij Kaleba. I to jest tak, koleś ma kapsle, troszkę, co prawda niedużo. Prochowiec łowcy nagród, fajna rzecz. Strzelba kalabaniarska oczywiście dla mnie. I kapelusz weźmiemy też. Dobra. Pies, z tego co pamiętam, nie lubi ludzi w kapeluszek, także mógł sobie jednego zjeść. Metalowe drzwi do parter Gomorry. Co to jest Gomorra? Za chwilę. Tylko zobaczymy jeszcze tą notatkę, którą dostaliśmy od ambasadora. Chciałbym z tobą niezwłocznie porozmawiać o sprawach najwyższej wagi. Ufam, że twoje podróże nauczyły cię dosyć, by stało się dla ciebie jasnym, że Republika Nowej Kalifornii jest honorową nacją, prowadzącą dobroczynną misję na Mojave, a w szczególności w Nowym Vegas. W dodatku jest nacją bogatą, która odpowiednio wynagradza osoby oddane jej interesom, czy to z powodu pobudek patriotycznych, czy materialnych. Pozwól mi zapewnić cię, że jeśli zdarzyło ci się pełnić jakiekolwiek przestępstwa bądź wykroczenia przeciw Republice, w mojej mocy leży zwolnienie cię z odpowiedzialności za takowe. Jestem gotów na przyjęcie cię, gdy tylko uznasz to za stosowne, w moich biurach w ambasadzie Republiki Nowej Kalifornii w południowej części Stripu Vegas. Niech Bóg ma w swojej opiece Republikę Nowej Kalifornii. Dennis Crocker, plenipotent i ambasador nadzwyczajny Departamentu Stanu. Republika Nowej Kalifornii. Dobra, czy jakieś szychy nas... Szychy... Szychy, Boże. Jakieś szychy nas zapraszają, widzę, do tego. Do rozmowy. A to jest ta wieża, którą widziałem z daleka. Czyli wszystko jasne. Dobra. Chillax, chillax. Dobra, musimy gdzieś teraz iść. Gdzieś to nas prowadzi. Zabiłem tego jednego kolesia. A tutaj mam dzyń dzyń, co to jest? Aha, muszę się spotkać z Benem, dobra. Ale przydałoby się też z tym ambasadorem porozmawiać całym. Gdzież to jest? Nie wiem, gdzie mam się z nim spotkać. Zaznaczę sobie na razie to. Wiecie co? Pójdziemy odebrać jeszcze nagrodę za zabicie tego kolesia. Bo przydałoby się takową dostać. Być może uda nam się nawet wysępić jeszcze więcej. Mam dość sporą, dość intensywną umiejętność perswazji. Najgorsze jest to, że nie za bardzo jestem zorientowany, jaki jest maksymalny poziom tutaj w tej części gry. Szkoda, szkoda. Dlatego, że nie wiem za bardzo, jak mam inwestować w te w punkty umiejętności. Ej! O matko, co tu się dzieje? Co to się... O matko, stój! Ej! Babcia zabije go. Bez kitu. Babcia jest po prostu cholernym mordercą, ale jest kozackim mordercą i takich morderców potrzebujemy. Chłopie, weź się opanuj. Kogo ty atakujesz? Naprawdę, babcie? God damn. Starszych osób się nie atakuje.
For fuck's sake. Dobra, idziemy do naszego znajomego. Tak, do sklepu. Ale zaraz, bo ja chyba jeszcze mam jakieś zadanie. Znajdź karawanę panny Jane i zbierz kapsle, które tam znajdziesz. Dobra, skoczymy jeszcze tylko do panny Jane, naszej ulubionej ze sklepu Garretów, żeby odebrać nagrodę za mordowanie. I być może kiedyś tą karawanę też odzyskamy, ale na razie nie, bo mi się nie chce po prostu. Niezwyczajnie mi się nie chce zwiedzać, mam za mało naboi. Chociaż być może nasz kompan, nasza ulubiona babcia by sobie z tym poradziła. Zastanawiam się, czemu ona nie używa karabinu maszynowego. Być może dlatego, że straciła naboje wszystkie. No to by nie było zbyt fajne. Ale cóż, czasem i tak jest. Coś tu strzela. Cholera. Dobra, mój pies widzę kogoś zeżarł. Gdzie on jest? Wybaczcie, nieistotne. Dobra. Wchodzimy do Garretów. No, już. Oj, klatki. Już lepiej. James Garrett, gdzie jest nasza ulubiona? Pani Garrett. Chyba na górze, będziemy musieli znaleźć ją. Gdzie się tutaj ukrywa? Drzwi. Mrs. Garrett, gdzie jesteś? Atomic Wrangler, tutaj chyba nie. Być może musimy poczekać. O Jezus, jak laczy, Matko Święta. Ciekawe, czym jest to spowodowane. Być może tędy muszę przejść. A James, ty nie możesz jej wywołać? Welcome to the Atomic Wrangler. Chwilka. Dobra, przykimamy się, wiecie co? To potrwa tylko chwilkę. Do 9 rano przykimamy się. Dobra. I ona już tu powinna być. Jest. Some gamblers came in saying they'd seen you enter the Lucky 38. I have to say, I'm impressed. I don't know of any other living person who's been in there. Okay. Yes! Where's his hat? This is great news. No one screws with the Garrett twins and gets away with it. I need to find a place on the wall for this. And for your reward, here's 150 caps. I trust there were also some valuables on McCaffrey. Also, we would like to set you up with a room. You can have the corner room, rent free. It was McCaffrey's. Now that he's dead, we're happy to let you use it. Thanks for helping us. Spoko. Dostałem pokój. Nasz człowiek. Dostałem naszego człowieka we Freeside. Fajna rzecz. Czy ja czegoś nie zebrałem? Damn. Nie byłoby fajnie. Ale dostałem narożny pokój. Nie wiem za bardzo, gdzie on jest. Czy to tutaj? Hello. Chyba nie. Hadrian. Na razie z tą nie będę gadał. Kasjer. Tutaj się w sumie chyba da grać w coś, nie? Zagraj w ruletkę. No, grać. Da się. Zagraj na automacie. No, spróbujemy, co mi tam. Muszę zakupić żetony. To nie, to mi się nie chce. Co ubikacje? Gdzież jest ten nasz pokój? Tu nie. Kible. Może gdzieś tutaj? Tutaj na samej górze być może. Nie. Dobra, wiecie co? Mamy pokój już jeden w hotelu. Aż nie w hotelu, tylko w tym kasynie 38. Lucky 38. Także na razie sobie zostawmy szukanie tego pokoju w tym miejscu na dobre. Dobra, dobra. Ruszamy teraz do New Vegas Strip. Musimy załatwić kolejne zadanie. Tylko jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz. A mianowicie, gdzie mogę się spotkać z tym kolesiem? Zaraz zobaczymy. Dennis Crocker, Departament Stanu. Nie wiem, gdzie jest Departament Stanu w tym mieście, w New Vegas. Nie jestem za bardzo zorientowany. Zaraz będę musiał go poszukać. Tutaj. To pójdziemy do New Vegas Strip. Myślę, że tam powinno to być. Dobra. Zostało nam jeszcze trochę minut nagrania, także spokojnie. Widzę, że teraz się z kolei ciągnie czas, chociaż nawet nie jest mi nudno, także bardzo się w związku z tym cieszę. Co prawda mam jeszcze do zrobienia dwa nagrania, tym razem to będzie Wiedźmin. Także, no cóż, to mnie trochę demotywuje, bo naprawdę moja sobota wygląda tak, że przez cały dzień nagrywam i to już na pozór przy ostatnich godzinach nagrywania przestaje być przyjemnością, tylko takim bardziej natrętnym czymś się staje. No ale
Ale tak czy siak, całokształt mojej działalności na YouTubie mogę spełniać swoje pasje, także bardzo się w związku z tym cieszę i te momenty słabości czasem, że na przykład czegoś się nie chce nagrać i tak dalej, no to się zdarzają, no ale to zrozumiałe chyba, myślę. Dobra, gdzie mam się spotkać z tym frajerem? Nie mam zielonego pojęcia. Co to jest? Co ja sobie wybrałem? Najlepsze czasy? Nie, nie, nie. Spotkaj się z Benem w kasynie The Tops. Jesteśmy w New Vegas Strip. Witam bardzo serdecznie. Jest tu co prawda kilka niezniszczonych budynków, ale generalnie nie ma szału. Myślałem, że to będzie jakieś większe miejsce, a to jest takie, no naprawdę niewielkie. LVB Station. Co to jest? Jakieś metro czy coś? Stacja... O! Damn! Jakąś muzykę usłyszałem, Boże. Czy to radio? Nie wiem, ale widzę pijanego kolesia, który idzie. Damn, fajne miejsce, trzeba przyznać. Klimat ma fajny. Ultra Lux, tak? Ultra Luxe. Kurczę, to... Damn, ale tu jest fajnie. Propagator The Tops. Tutaj jest chyba The Tops. Jest i The Tops. Zaraz dorwiemy tego cieniasa i z nim pogadamy. Na poważnie. For serious. Hey, fellow. Welcome to the Tops Hotel and Casino. I'm gonna have to ask you to hand over any weapons you might be carrying. Czemu? Pięć słów. Po moim pip mać trupie. Kurczę. Security, baby. Can't make the bread if the bakers are full of lead. You dig it? Don't worry, your safest house is in here. Courtesy of Mr. House. Dobra. Smooth and easy, just the way I like it. Don't worry, they'll be as safe as kittens till you're ready to leave. Oh, and a friendly word of advice. If you happen to stumble across any weapons during your stay here, well, just don't wear them openly. You dig? Now that we got that little business out of the way, what can I do to make your Tops experience the Tops? Dobra. Relax, baby. The safest houses. We'll keep them locked up in the bank upstairs right next to the money. It's serious protection. Dobra. Everything your little heart desires, that's what. You like gambling? Boom. Either one of the main hallways has cards, slots, you name it. Hungry? Thirsty? The restaurant just off the left-hand hallway has the best food and booze in Vegas. Or maybe you'd rather take in a show. The Aces Theater upstairs always has hot acts raring to go. Check it out. Wow. Have a good time, babe. Co za miejsce, damn, już mi się podoba. Kurczę. Prezes? Kim są w ogóle prezesi? Jest jakaś mafia chyba, coś w tym stylu. Drzwi to strip Nowego Vegas, to nie. Gomora Hotels Unique Style. Wszystko ładnie zachowane, niezniszczone. Odreperowane, to co zniszczone. Dobra. To jest kasjer z The Tops. Słychać odgłosy przegranych ludzi, Boże. Świetna sprawa z tym miejscem. Ale dobra, nieważne. Musimy znaleźć Benego, to jest najważniejsze. A przede wszystkim pogadać jeszcze z tym kolesiem, który miał nam tam pomóc. Prezes, to nie. Na dole chyba on jest niestety, to zaskoczymy sobie. What in the goddamn? Let's keep this in the groove, hey? Smooth move, smooth. Hello. The guy everyone saw go in the Lucky 38, that was you? Oh shit. Dobra. Witam, Benny. Witam. I hit what I was aiming for. Guess you had brains to spare. Or you just thick-skulled. Either way, baby, this is good news. Maybe I can finally sleep at night, knowing you didn't die. What say you and me cash out? Go somewhere it's more private-like. Any questions you got, I'll answer. Tak? To start, I'll comp you the presidential. Best suite in the house. You deserve a taste of the VIP lifestyle. I'll hang out down here for a while to make everything look business as usual, then come to you. Any questions you got, I'll answer. Guaranteed. Hmm. If that's what it takes to win your trust, that's what it takes. Follow me. Zaraz, jeszcze muszę pogadać z tym kolesiem. Don't get too close to Mr. Benny. Który ma mi pomóc. Damn, gdzie on jest? Gnata. Potrzebuję gnata przede wszystkim.
Czy ty możesz mi zapewnić Gnata? Benny podszedł, ale ja potrzebuję wciąż jednego kolesia, który miał mi dostarczyć broń, albo jakąkolwiek broń tutaj znaleźć, bo nie chciałbym go tu z gołymi rękami. Chociaż być może udało mi się jakiś mieczyk zachować. Nie, niestety zabrali mi wszystko, co do sztuki. Kierownik piętra, to nie. No gdzieś mogę znaleźć jakąś broń? Damn. Jest tutaj sporo miejsca, to muszę przyznać. Budynek jest dość spory. Elevators out of order. Wszystkie nie działają. I tu jest wyjście? Drzwi do dziedziniec, dobra. Tu nie. A tu niby jest. Pojedź windą na 13 piętro. No ale nieważne. Ten koleś jest inaczej ubrany, ale to niestety hazardzista. No nic, musimy znaleźć... Parker? Myślałem, że Pinkerton. Mi się przypomniało... przypomniała mi się taka akcja z Fallouta 3, gdzie trzeba było szukać tego Pinkertona. Zresztą nieważne, będziecie musieli znaleźć... kupić Fallout 3. Żeby móc zasmakować tego klimatu ciekawego. Szkoda, że zabrał mi broń. Zbyt miał problem. Ochroniarz prezesa. Dobra, jedziemy do apartamentu prezydenckiego. Proszę. Fajne miejsce, ale tu nie ma naszego przyjaciela, którego szukamy. Pewnie gdzieś tam kryje się, żeby nam wpakować kulkę w łeb. Damn, nie lubię tego. Safe ścienny. Okej, okay, poszukamy jeszcze czegoś tutaj. Interkom ochrony. Baby, this little meet and greet of ours. It would be 41 flavors of stupid to let you get a drop on me. And you've caused plenty enough trouble as is. You forced my hand. Hell, I gotta skip town because of you. A real pain in the caboose. Okej. Okay. Nowheresville, that's where. Sorry about the double cross. Or are we up to quadruple? But if someone's gonna die, it's you. Okay. All this is just work ethic run wild? That's your line? I don't know. Can you get it through your thick skull to leave me and the chip alone? If bullets can't get through, what hope is there? Okay, teoretycznie mogę go przekonać, żeby mnie nie ruszał, ale i tak go zabiję, także... God damn it. I'm actually gonna let you live? What's come over me? Scramsville, baby. The stripping you part ways, dig? You come around me again, you won't be getting back up. Chłopie, rozwalę ci łeb, jak ci tylko dorwę. Kurczę, demet, dobra. Dzika karta, as w rękawie. Widzicie? Retoryka się przydaje, to muszę przyznać. Dobra, musimy szukać czegoś, jakiejś poszlaki, która mnie doprowadzi do tego, czym jest sztón, albo gdzie jest sztón. W łazience może. Nie. To szukamy dalej. To jest łóżko. Dobra. O! Dwa odloty. Szafa niestety pusta. To jakieś książki, jakieś takie badziewia, to raczej nic ciekawego. O, ale tu widzę magazyn. Sobie go weźmiemy. Przedwojenna książka, to nie, to nie, to nie. Dobra. Idziemy dalej. Tu już byliśmy, to się cofamy. O, kapsle, wybaczcie, że nie zauważyłem ich wcześniej. Całkiem sporo, trzeba przyznać. Super klej, jeszcze jakieś bzdety tutaj są. Karton papierosów. Zbierzemy, rycerskie opowieści też. Papierosy oczywiście też, nasienie dyni, o Boże. To raczej nie. Lodówka, co jest w lodówce? Koktajl atomowy. I sporo alkoholu, który sobie weźmiemy, bo będzie można go później sprzedać. Kredens, nic. Kurczę, nic tu nie ma. Nie wiem, gdzie ja mam znaleźć jakąś wskazówkę o tym Benem całym. Może z tej strony będzie... Nie, tutaj nic nie ma. Dobra. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. No dobra, to gdzie możemy znaleźć jakieś wskazówki? Być może z tej strony coś jest. Tu jest pełno alkoholu z tego, co widzę. Ale nie za bardzo... Myślę, że... Gdybyśmy mogli otworzyć ten safe ścienny, to byśmy coś tam ciekawego zobaczyli, ale niestety nie potrafię tego zrobić. Pull Q.
Tutaj... Nic. Dobra, wiecie co? Dajcie mi chwilkę. Dajcie mi chwilkę czasu, bo muszę zrobić cięcie. Za chwilę się zobaczymy. Okej, okay, jestem już z powrotem. Wybaczcie za tą chwilę przerwy. Chociaż dla was to nawet nie była chwila, tylko takie mrugnięcie, że tak powiem. Nie wiem, gdzie mamy ten dowód znaleźć, ale widzę, że strzałka nam na coś wskazuje, także być może... Ona nam wskazuje na dowód, no nie wiem, zaraz się przekonamy. Także pozwolę sobie jeszcze tam skoczyć i zobaczyć. To nas prowadzi do wyjścia. Ale zaraz, tu są jeszcze jakieś drzwi. A ja tych drzwi nie zauważyłem wcześniej. Być może tu jeszcze coś jest. Chipsy ziemniaczane. Przedwojenna książka, jakiś nadpalonek książki. Nie wiem, nie wiem. Naprawdę. No nic, widzę, wygląda na to, że nie ma tutaj za bardzo jakichkolwiek wskazówek. Naprawdę, szukam, szukam intensywnie i nic ciekawego nie jestem w stanie znaleźć. Zaraz, pozwolę sobie coś jeszcze zobaczyć, jakie mam konkretne teraz zadania. O! Szukaj pokój Benego. A my teraz jesteśmy w pokoju prezydenckim. Być może to nie jest pokój Benego, czy jest? Nie no, chyba jest. Damn, nie wiem. Wybaczcie. Nie, to nie jest pokój Benego, bo wskazuje nam gdzie indziej. Wybaczcie te chwilowe klatki. Ajajajajaj. Aż mi coś zaatakowało. Klatkowo. Dobra, tu jest... Czy mamy tutaj iść? Na pewno nie. Tutaj na pewno nie. Muszą być jakieś schody na górę, które nas prowadzą właśnie do... do pokoju Benego. Ale nie za bardzo wiem gdzie. Damn. To jest restauracja The Tops, to tutaj chyba nie mamy iść. O, tutaj jest jeszcze jeden korytarz. Długi. A zaraz, co tu jest? Cashier's Office Upstairs, to nie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj są windy. Tak, tutaj będzie pokój Benego. Chyba ta winda nas do niego prowadzi. Zaraz zobaczymy, czy on tam będzie. Nie wiem za bardzo, czy ja będę musiał go teraz zabić, czy coś. Ja zrobię sobie krótki zapis jeszcze teraz. Tu jakieś zamki. Zaraz poszukamy pokoju tego kolesia. Tam są strażnicy, damn, niestety. Chodźcie, chodźcie, ekipo. To jest karton papierosów, który sobie weźmiemy. Szafa. Sunset Star Parilla. Spinkę też weźmiemy. Coś tu jeszcze jest? No tak średnio, średnio, really. Ciężko tutaj cokolwiek znaleźć, jakąś poszlakę sensowną. Komoda. O, tu może coś będzie. To jest pełno szaf, widzę. Można tutaj coś ciekawego znaleźć. Komoda. Przedwojenne ubranie sportowe, szafa. Tu są jeszcze jakieś drzwi. Wow! Wow! What the fuck? Co to jest? Pan tak. Holy hell! Co to jest za miejsce? Damn. Zepsuty terminal. Boże, to jest jakaś produkcja tych? Amunicji tutaj jest? Dobra, wiecie co? O tym przekonamy się już w kolejnym odcinku. Tymczasem, no cóż, tym miłym akcentem wam kończę odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia.